Witaj, dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać, podać Ci sposób na rozwiązywanie problemów, na rozwiązanie wszelkich problemów, wszystko to, co Cię nęka. Ten sposób, ta metoda ma jedną zasadniczą wadę. Czymże jest ta wada? Otóż to jest to, że nie ja to wymyśliłem. Została mi ta metoda, ten sposób przekazana przez kogoś, nie wiem skąd to się wzięło, czy ta osoba została tego nauczona na studiach, czy na jakimś seminarium, może ktoś inny tej osobie przekazał. W każdym razie niestety nie ja to wymyśliłem, a żałuję, bo jest to coś fantastycznego. Nie ja to wymyśliłem, ale podpisuję się pod tym. To jest tak, czasami ktoś ci coś mówi i ty mówisz, oj, rzeczywiście, no przecież tak, przecież ja to zawsze wiedziałam, ale ktoś musi ci to uświadomić. Więc ja, nauczony tej metody, przekazuję ją tobie, powiem ci, jak rozwiązać twoje problemy. I tu już kryje się pierwsza podpowiedź. Problemy? Jakie problemy? Przecież tak naprawdę, wiem, że nie mówi się tak naprawdę to jest tylko jeden problem. Walczymy z problemami, mamy ich całe mnóstwo. Szczęśliwi ci, którzy mają kilkanaście, inni mają znacznie więcej. Walczymy z tymi problemami. One może trochę znikają, ale pojawiają się nowe, nie wiadomo skąd. Jest to taka trochę walka z wiatrakami. Patrząc na problemy w ten sposób, stawiasz się na z góry przegranej pozycji. Naprawdę jest tylko jeden problem. Jest jeden problem główny, centralny, z którego wynika cała reszta. To jest trochę jak krzak. Krzak ma wiele gałęzi, wiele liści. Jeżeli ci przeszkadzają, starasz się ich pozbyć, starasz się je powycinać. I cóż z tego, kiedy odrastają nowe, pojawiają się coraz to nowe, stare odrastają. Ten przycinany krzak staje się jeszcze gęstszy, a przyczyna tkwi w korzeniu. Tak tu, w tym wypadku, też masz jeden główny, centralny problem, którego najprawdopodobniej w ogóle nie dostrzegasz. Dlaczego? Być może twoja psychika to wypiera, odsuwa, zamiata pod dywan, chowa. Może w głębi duszy uważasz, że ten problem jest zbyt duży. Może uważasz, że sobie z nim nie poradzisz. Nie, poradzisz sobie z nim. Ja ci powiem, jak to zrobić. Ale musisz ten problem dostrzec. Musisz ten problem rozpoznać. Musisz dowiedzieć się, w czym tkwi ten problem, z którego wyrasta cała reszta. Jak to zrobić? Usiądź sobie gdzieś wygodnie, w ciszy, w spokoju. Dobrze by było przedtem trochę równomiernie, głęboko pooddychać dla rozjaśnienia umysłu. Może być to oddychanie, o którym ci kiedyś mówiłem, 1-7-1-7, albo zupełnie po prostu, zwyczajnie. Równomiernie, głęboko oddychaj przez kilka minut, to rozjaśni twój umysł. Porzuć wszelkie ułudy, porzuć wszelkie interpretacje. Stań przed sobą w czystości myśli. Tak przeważnie bywa, że to, co dostrzegamy, to nie jest rzeczywistość, tylko nasza interpretacja rzeczywistości, nasze wyobrażenia o rzeczywistości. Odrzuć to wszystko. Stań w pełnej czystości, w czystości myśli, przed swoją osobą i powiedz: pragnę rozpoznać ten problem w celu rozwiązania. Słuchaj odpowiedzi. Na początku może ci twoja podświadomość, twój umysł nasuwać jakieś bzdury. Tego nie słuchaj, w to nie wiesz. Natomiast kiedy całkowicie się wyciszysz, zobaczysz ten problem, poczujesz go, zobaczysz go w całej okazałości. Będziesz wiedzieć, że to jest właśnie to. Nie ma tak, że będziesz się zastanawiać, po prostu będziesz wiedzieć, tak, to jest właśnie ten problem. Jeżeli masz kłopoty, dopowiedz sobie jeszcze, moim najwyższym pragnieniem jest rozpoznanie tego problemu. Zobaczysz go
I co ciekawe, najprawdopodobniej od razu nasunie ci się rozwiązanie. Każdy problem niesie ze sobą również swoje rozwiązanie. Są nierozerwalnie połączone. Jesteś w czystości myśli, bez ułudy, bez interpretacji, bez swoich fałszywych wyobrażeń, więc to rozwiązanie od razu się pojawi. Będziesz wiedzieć, jak wykorzenić ten problem. Dalej, jeżeli pojawią się jakieś kłopoty, powiedz sobie, pragnę rozpoznać rozwiązanie tego problemu. I tu nie przez przypadek używam słowa rozpoznać. Nie poznać, nie zobaczyć, rozpoznać. Czyli poznać w całości problem razem z jego rozwiązaniem. Być może to rozwiązanie nie będzie dla ciebie wygodne. Być może nie będzie ono dla ciebie lekkie czy przyjemne, ale przyjmij to rozwiązanie. Kiedy wykorzenisz ten główny problem, reszta problemów samoistnie zwiędnie, opadnie, przestaną cię nękać. Ale widzisz, jest jeszcze coś. Jest coś takiego, że wykorzenisz ten krzak, z czasem zaczną wyrastać nowe. Z czasem zaczną wyrastać nowe problemy, nowe centra problemów będą się tworzyć. Dlaczego tak się dzieje? Bo okazuje się, że ten korzeń, którego żeśmy się pozbyli, nie jest korzeniem głównym. Jest jeszcze jeden główny, centralny korzeń, który powoduje te wszystkie problemy, te wszystkie niedogodności, to wszystko, z czym borykamy się w życiu. Tego nie musisz rozpoznawać. Ja to zrobiłem za ciebie. To jest problem główny, centralny, który dotyczy nie tylko mnie, nie tylko ciebie, dotyczy nas wszystkich. Źródłem wszelkich problemów, jakie pojawiają się w naszym życiu, jest to, co jedni nazwą odłączeniem od Boga, inni nazwą fragmentacją, inni jeszcze oderwaniem się od jedności. To jest przyczyna naszych problemów, naszym przeznaczeniem, naszym największym szczęściem jest jedność, jedność z całym światem, ze wszystkim. Jeżeli osiągniesz tą jedność, nie będziesz mieć żadnych problemów. Jak to zrobić? Nie jest to łatwe, oczywiście, ale cóż, łatwo to można coś stracić, a nie zyskać. Jeżeli chcesz zyskać coś, musisz w to włożyć wysiłek i pracę. Jeżeli chcesz zyskać coś fantastycznego, musisz w to włożyć bardzo dużo wysiłku, bardzo dużo pracy, ale się opłaca. Opłaca się nie mieć problemów, prawda? Zacznij od takich małych ćwiczeń. Skup się na jakimś przedmiocie, to może być kamień, lampa, cokolwiek, albo na jednym konkretnym zwierzęciu, innej istocie, i wpatruj się w nią. Wpatruj się w nią, ale wpatruj się całą swoją osobowością. Znowu odrzuć ułudę, odrzuć interpretację, odrzuć swoje przyzwyczajenia. Z wielką uwagą, z pełną akceptacją wpatruj się w ten przedmiot czy istotę. Po jakimś czasie zobaczysz, że ten przedmiot jest wypełniony światłem. To jest to światło, które nas wszystkich łączy. Patruj się potem w inny przedmiot czy inną istotę. Zobaczysz, że również wypełniona jest takim samym identycznym światłem. Światłem pełnym ciepła, miłości. To jest to, co jedni nazywają Duchem Bożym, inni Duchem Ziemi, inni uniwersalną energią. Nieważne, jak to nazwiesz, to jest to samo. Te światła są identyczne. To jest to, co nas wszystkich łączy. To światło. Każdy przedmiot, każda istota, każdy człowiek ma swoje miejsce w tym jednym wielkim planie, ma swoje miejsce w przeznaczeniu świata. Gdyby nie było tego światła, gdyby cokolwiek nie było wypełnione tym światłem, po prostu by nie istniało. Zobacz potem to światło w sobie. Poczujesz, jak to światło w tobie łączy się ze światłem z tego przedmiotu, z tej istoty. Poczujesz, jak stajecie się jednością. To jest niesamowite, fantastyczne uczucie. Nie potrafię ci tego opisać. Tego się nie da z niczym porównać. Jest to uczucie pełne radości, szczęścia i wewnętrznego spokoju.
Jeżeli udałoby ci się wykrzesać takie uczucie w stosunku do wszystkich przedmiotów, wszystkich istot, całego świata, wtedy twoje szczęście nie będzie miało granic, problemy znikną. Tak, proste nie jest, powiem ci, ja próbowałem. Nie mam problemów z wykrzesaniem poczucia jedności z przedmiotem, czy zwierzęciem, czy nawet z gwiazdą. Natomiast tak, ta baba, co mnie wczoraj ofuknęła w sklepie, no cóż, ofuknęła, staram się poczuć, że jesteśmy jednością, a co mówi moje ego? Nie chcę żadnej jedności z tą głupią, wredną, śmierdzącą babą. Mówię do niego, ale nie masz prawa mówić, że jestem głupia czy wredna, bo jej nie znasz. Tym bardziej nie masz prawa mówić, że jestem śmierdząca, bo nie czuję od niej żadnego odoru. Oj, tirli, śmierli, firli, tirli, to jak zwykle te swoje trele morele, mówi jego. Nie mam zamiaru łączyć się z tą głupią, wredną, śmierdzącą babą i tyle w temacie. Coś jeszcze? No i gadaj tu z takim. To po prostu nie wyjdzie, nie uda się. Tak od razu. Ale z czasem oczywiście to wszystko może się udać. Z czasem możesz poczuć tą całkowitą, wszechwypełniającą, wszechogarniającą jedność ze wszystkim. Wtedy problemów nie będzie. Wtedy wypełni cię radość, szczęście i spokój. To warto spróbować. Naprawdę warto, bardzo warto spróbować. Życzę ci, żeby ci się udało. Jeżeli tobie się uda, to mi też się uda. Przecież jesteśmy jednością. Na dzisiaj tyle. Oczywiście zapraszam cię do obejrzenia innych twoich filmów. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. A głównie i szczególnie zapraszam cię do pracy nad sobą. To się naprawdę bardzo, bardzo opłaca. Dziękuję.